Udało się w końcu dostać swój zegarek. Jadę, zrobi wam wspaniały unboxing. Moi kochani, także zaraz się widzimy u mnie na mieszkaniu. Siemanko, witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Znajdujemy się już w moim mieszkaniu i dzisiaj dla was będę odpakowywał oto takie moje nowe cacuszko, jakim jest Samsung Galaxy Watch 46 mm. Jest dopiero od miesiąca na rynku, także myślę, że to będzie dla was coś ciekawego. Także lecimy z tym. Z przodu mamy piękny rysunek, taki w połowie tutaj ucięty troszkę niestety. Nie wiem, czy to tak miało być, czy się im źle wydrukowało. Mamy piękny napis Galaxy Watch, oczywiście wersja 46 mm, Bluetooth, logo Samsunga. Z tej strony ta druga część tego zegareczka, więc możliwe, że to tak miało wyglądać. Tutaj mamy jakąś specyfikację. Producent informuje nas o tym, że bateria ma długą żywotność, a więc długo wytrzymuje zegarek na baterii, wykrywa automatycznie różne aktywności, aż do 39 aktywności oraz oczywiście zegarek jest wodoodporny aż do 5 atmosfer, czyli do 50 metrów możecie z nim zanurkować pod wodę. Z tyłu informacja na temat tego, że opaska jest w rozmiarze 22 mm, więc możecie do niego założyć każdą opaskę taką zwyczajną do zwyczajnego zegarka. To jest very, very cool. No i oczywiście wersja również Wi-Fi, GPS, czyli zegarek może nas śledzić ekstra. Kto tego nie lubi w dzisiejszych czasach? No i mamy napisane również, że całość biegnie na Androidzie 5.0 albo wyższym. Sobie ma 1,5 GB RAMu, no i wspiera różne urządzenia, zależnie od regionu. Dobrze, a więc przejdźmy teraz do tej właściwej czynności, czyli unboxingu. Dokładnie tak, zapraszam. Mam dla was zegarek Galaxy Watch 46 mm, jak widzimy tutaj całość jest ładnie zapakowana. Tutaj mamy jedno zabezpieczenie, drugie zabezpieczenie. No i chyba pora zobaczyć, jak to wygląda w środeczku. No to lećmy z koksem. Czy jesteście na to gotowi? Fam pararam, 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 pararam. May I present you the Galaxy Watch? No. Wygląda całkiem ładnie, no ale przeszliśmy do czegoś innego, więc wyjmijmy go z pudełka. Całość jest naprawdę bardzo estetycznie zapakowana. Mamy tutaj, ja go najpierw wyciągnę, ma takie tutaj jakieś zabezpieczenia, oczywiście, ale najpierw zerknijmy, co jest w środku jeszcze tego pudełeczka. Cało to takie, w czym był zegarek. Dalej mamy tutaj do wyciągnięcia takie dwie ukryte kieszonki i w jednej z nich znajduje się ładowarka na złącze micro USB. W drugiej kieszonce znajduje się pasek w wersji S, czyli small dla osób, które mają malutkie rączki. Oczywiście stacja dokująca, indukcyjnie ładująca. Dalej znajduje się oczywiście instrukcja. No i to by było na tyle z tego opakowania. Wszystko, nic w środku nie ma. Dobra, przejdźmy więc do samego zegarka. Pora go odpalić. No, chyba coś się wypuka. O nie, jednak działa, działa. Witamy. My też witamy. Teraz łatwo już aplikację. Nie wiem, dlaczego zegarek tak cały czas wibruje. Okej, a więc nie jestem w stanie podłączyć tego zegarka bez aplikacji. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał w kolejnych dniach. Myślę, że zrobię wam jeszcze jakieś takie porównanie z poprzednim zegarkiem. No i dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobało, kliknijcie w łapkę w górę. Oczywiście również możecie kliknąć przycisk subskrybuj. Będę za to ogromnie wdzięczny. No i jak zawsze widzimy się następnym razem. Jeżeli wam się podobało, kliknijcie w łapkę w górę. Z kamieliny. Ta, ta, ta. Z kamieliny. Ta, ta, ta. Z kamieliny.
ta, ta,